naukowego lat 80. w sądach. Ogromne brawa dla pana Krzysia Rudy. Krzysztof, oddaję mu głos. Dobry wieczór. Słońce świeci pięknie. Będzie tak bardzo kameralnie, fajnie. Myślę, że tak to sobie. Więc tak, to sprostowanie. Ja nie pisałem o słuchu do czołówki sam. To mogę czołówka sądy była. Właśnie. Ja natomiast dość dużo kompozycji moich zostało wykorzystywane w samym programie. Kilkanaście utworów przewijało się przez wiele odcinków sądy i była ta muzyka bardzo rozpoznawalna. Wiele osób się pytało, kto to pisał, kto na forach i tak dalej. Firma taka, która istnieje w Polsce od kilku lat, GAD Records, wpadła na pomysł, żeby wydać płytę, na której będzie wykorzystana polska muzyka, która się ukazała na, była wykorzystywana w programie Sony. No więc właśnie między innymi jest tam wiele kompozycji na tej płycie, które były wykorzystywane w tym programie. Płyta nazywa się Altus. Jeśli by ktoś chciał, może trzymać się jutro, jak będzie płyt, ja tam będę i mam trochę egzemplarzy. Jeśli ktoś chce do kolekcji, to zapraszam serdecznie. No, w sumie to o sądzie to trudno powiedzieć, bo to oni mnie szukali, nie ja ich po prostu. I oni wybierali muzykę, ja się tylko dowiadywałem, że to i to jest wykorzystywane, to i to idzie do zaiszy, prawda, tam wszystkie rzeczy zostały załatwiane. Natomiast ja bezpośrednio nawet nie znałem twórców. Pana Kurka, świętej pamięci pana Kamińskiego, jedynie tak samo jak państwo z ekranu. Natomiast muzykę, owszem, wiedziałem, które utwory zostały wykorzystywane. Było ich dość dużo, rzeczywiście. Natomiast chciałbym powiedzieć troszkę o sobie, bo wiele osób na forach, ponieważ ja nigdy nie koncertowałem. Koncertowałem przez dwa lata, w 1985-1986 rok, ale to były koncerty organizowane przeze mnie w kościołach, gdzie prezentowałem muzykę, połączenie muzyki organowej z elektroniką, podobnie jak to Józef Skrzep robił. To mnie bardzo, bardzo fascynowało i dość dużo czasu temu poświęcałem. Między innymi można posłuchać, taki jeden koncert jest na YouTubie, Vivid Olinkon, to się nazywa, to jest taka suita właśnie na klasycznych i tak właśnie na wylotach z lat 80. Tutaj dzięki panu właśnie Przemysław podjął udział, który dzisiaj koncertował. On to wstawił na nas program z telewizji, bo w 1984 roku Wielką Sobotę szedł w programie ogólnopolskim. Pamiętam, gdy mi feta była, bo to czasy takie i były, nie? No i rzeczywiście można tam posłuchać mnie i jak, czym się zajmowałem w tym czasie. Natomiast muzyka elektroniczna związana jest z tym od 80 roku, ale tak jak mówię, nigdy nie koncertowałem. W sumie to pracowałem jako muzyk studyjny, bo założyłem własne studio nagrań i wszystkie produkcje realizowałem u siebie w swoim studio, do, które mam do dzisiaj. Tam te wszystkie projekty jeszcze realizuję. Tak. Wydałem kilka płyt, taką serię z muzyką gregoriańską, Gregorians to się nazywa, tam są trzy płyty, jest taki tryptyk, Gregorian Angels, Gregorian Miserere i Gregorian Inter. Tam jest bardzo dużo muzyki elektronicznej, mimo że głos tam jest panią wiodącą, młody człowiek śpiewa, tam 18 lat, który był kontratenorem, a nas śpiewał jak kobieta. Nagrywałem go 8-16 razy na ślady, zrobiłem z tego chór ogromny, w panoramie to wszystko rozsunąłem, dograłem elektronikę do tego. No więc myślę, że to była taka sprawa z wydawnictwem tego materiału. Nikt nie w Polsce tego nie robił. Taka niszowa sprawa, ja tą lukę tak wykorzystałem. Te płyty są jeszcze dostępne w internecie, co prawda nie jest za dużo już, bo ale jeszcze można otrzymać. Jeszcze ktoś by chciał, bardzo, bardzo proszę tam zajrzeć.
zajrzeć na Allegro, jeszcze można dostać, wiem, że tam czasami bywają. A trzecia płyta właśnie ITER otrzymała status złotych płyty w Polsce, zostało sprzedane prawie 15 tysięcy egzemplarzy, a nie odbył się żaden koncert. To jest w ogóle jakiś ten fenomen skali, nie tylko polski. Także... Dostałeś tu dużo w sensie, żeby na ścianie powiedzieć? Mam. Mam, ale to tylko jest taka imitacja, to nie jest taka wyrażona, po prostu jest tylko zaznaczone, że to jest prawda, status, że to nie jest złota płyta. Płyta otrzymała status złotej płyty. Tak, o, spełniła warunki, tak, żeby to otrzymać. Wiśni umiera. Odnośnie jeszcze osoby woli, bo na forach często są pytania, że ktoś o sobie opowiedział, bo nie wie, jak to zapisał, a kto to, a kto to. Ma takie utwory piękne, gdzieś tam chodzi, nie wiedział. No bo rzeczywiście, nie koncertowałem z tym wszystkim. Mam trochę swoich płyt, ja je przywiozłem tutaj dzisiaj, że jutro będzie giełda płyt, tak ktoś, ja tam będę, jeżeli to komuś by zależało, to bardzo serdecznie zapraszam. Mogę te płyty już podpisać, to jest moja pierwsza płyta Voices. W ogóle jest 7 płyt moich na iTunes Store, można kupić na to, prawda? Euro tam chyba nie było. To jest materiał bardzo różny, dlatego że ja się lubię wypowiadać, zresztą się lubię się wypowiadać w różnych gatunkach, od muzyki elektronicznej, poprzez łączenie klasyki, szczególnie organów klasycznych, kształkowych, elektronicznych, z technologiami, nie tylko. Napis taki piękny, ale wziąłem tam koszulkę specjalnie, bo to mój pierwszy syntezator przecież. Amerykańskie, która już nie istnieje. Model AXXE, pamiętam, kilka razy przespanych, lat 78 roku. Bardzo szybko mi się udało ten syntezator nabyć. No i dość dużo rzeczy na to zrobiłem. Na początku można tam posłuchać jeszcze w takim programie telewizyjnym. Moja muzyka też również spółka od jednego pana. Przedka, który wykopał mi to wszystko z archiwów telewizyjnych, to wszystko było umieszczał gdzieś tam. Ucieszę, wiesz, dużo ludzi pisze, zapraszam. No i zapraszam, tam można posłuchać, może więcej sama muzyka powie niż słowa moje tutaj dzisiaj. A ty właśnie mamy. To wszystko pytam, tak od twoim godem też to odpowiadam. Gdzieś słuchaj, to pogadamy potem, to nie wiem, że te same pytania zadawał, także ja jeszcze przy okazji tobie odpowiadam i państwu mówię troszkę sobie w ciekawostwo. Na drodze muzycznej mojej też spotkałem się z pana Niemena. Miałem tę przyjemność. Grałem jako organizator też w Oliwie przez 2 lata i tam również grałem takie koncerty dla międzynarodowego ruchu turystycznego. Oni do dzisiaj, dzisiaj się nazywają demonstracje. Przychodzą po prostu. Wycieczki przyjeżdżają ludzie z zagranicy. No i słuchają tych recitali. To są takie mini recitali. Ludzie często bardzo mogą. No i ja przez 2 lata miałem ten zaszczyt być tytularnym organistą w katedrze w Oliwii. Razem z profesorem Matorem grałem te demonstracje tam. Znaczy bardzo dużo się czasami pozwolić, jak tam posiedzieć, troszkę pograć, poprowizować. No i właśnie pewnego takiego letniego popołudnia. Tam się drzwi uchyliły. Najpierw się pokazał taki duży czarny kapelusz. Patrzę, Czesław Niemiec, przecież się ma po prostu. Sam siedziałem przy kultuarze, w góry tam. Poprosił, żeby za mnie nie przeszkadzał, żeby on sobie tutaj przyszedł, chciałem ja posłuchać, że proszę grać dalej, chciałbym jeszcze posłuchać. Bardzo mi było przyjemnie, zamienił kilka słów ze mną. Pytam się, gdzie mieszkam, dalej chciałbym sobie porozmawiać. Urzekł rzeczywiście, odwiedził mnie w domu, przyjechał do Gdyni, jak tam mieszkają, na wynajęcie mieszkalni. Miałem afisz, pan na przykład pięknie podpisał. Zabrał mnie na próbę, zaprosił mnie tutaj w hali stoczni koncert. Był na próbę właśnie.
pokazał ci, że on za swoje miejsce. Tak, nie powiedział tam szansę, chyba troszkę tam pograł. Bo mi się dowiedziałem, że on szuka muzyki na chwilę. Przyjechał do mnie takim, dużym wtedy pamiętam, to chyba 70 satelity. Samolot taki satelity. Poprosił mnie, żebym po prostu kilka próbów nagrał, tam kilka muzykalnych rzeczy, ja mu to nagrałem wszystko. Dość dużo tego było. Zabrał to, ale rozmowy na temat współpracy nie osiągnęły dla niego jakiegoś satysfakcjonującego efektu, dlatego że ja nie chciałem zrezygnować z pracy w katedrze, bo nie jeszcze miałem ślub, wtedy pamiętam na głowie. To bywa, wiązało się prawdopodobnie z porzuceniem tej pracy i z wyjazdami, ale dlatego moja żona, wszystko na dorobku. Ale byliśmy przyjaciółmi cały czas. Cały czas. Tak wspominam Cześka, bo po prostu głęboko mi zapadł jego twórczość, jego osobowość. Przyjeżdżał do Gdyni, zawsze prosił. Jak wystawiam Kolumbowie były wystawiani w Gdyni, przedstawienie właśnie tam zaprezentował mi na skwerze Kościuszki. Pamiętam, przerwał próbę, przyjechałem, wychodzi, coś pokażę. Przyjechał ze Stanów, przywiózł swoją nową wersję. Mam pamięci rapsą szałowę zrobioną w Stanach Zjednoczonych. Właśnie wychodzi, pokażę, jak to brzmi teraz. O, przerwał próbę, przyjemność. Cały od początku do końca tego dawno później, zaraz będzie ktoś wyjechał. Musisz od tego posłuchać, ale rzeczywiście posłuchałem, że wrażenie wspaniałe. I tak to chciałem powiedzieć właśnie, że w jego pamięci w tym roku minęła 10-lecie mojego śmierci, jego 75. rocznica urodzin w lutym. Wpadłem na pomysł, żeby jakoś uczcić to i poprosiłem przyjaciół muzyków Przemka Rudzia właśnie, który dzisiaj będzie koncertował, Roberta Kahana z Gdańska, żeby wydać płytę właśnie jemu poświęconą, na płytę, żeśmy zrobili. Urząd Miasta pomógł z prezydentem troszkę zafinansować nagranie. Płytę mamy, płyta jest, mam troszkę egzemplarzy ze sobą, jutro będą te egzemplarze następne. No i tam będzie trzeba usłyszeć muzykę poświęconą, która przesyła Przemka przeze mnie i przez Roberta. Serdecznie zapraszam na super, będzie można autografy dostać. Także będziemy się, zaraz się o 10:00 tam. Serdecznie zapraszam. Autografy będą razie muszę porozmawiać. Tak, no i to już nie będę przedłużał, bo wiem, że wyniki już są. I w takim razie poproszę prowadzącego pana Marcina. Dziękuję za uwagę serdecznie.